Parlament Europejski przegłosował, że w Europie nie będzie już można produkować nowych aut spalinowych od 2035 roku. Mają je zastąpić samochody elektryczne. Myślicie pewnie, że lewicowiec pieje z tego powodu z zachwytu. Otóż niekoniecznie. Auta elektryczne są fajne, ale nie zawsze są bardziej ekologiczne od aut spalinowych. Na czym polega problem? Już tłumaczę. To jest kwestia źródeł energii. Kluczowe jest źródło prądu, które wykorzystujemy do zasilenia auta. Jeżeli taki prąd pochodzi z elektrowni jądrowej albo z energetyki odnawialnej, to faktycznie zmniejsza się emisja CO2 i to ma sens. Kłopot polega na tym, że w Polsce nasz miks energetyczny wygląda tak, jak wygląda. W znacznym stopniu ciągle wytwarzamy energię z węgla. Więc jeżeli będziemy używać tej energii z węgla do tego, żeby zasilać samochody elektryczne, to powiedzmy sobie szczerze, niespecjalnie to pomoże ani naszemu krajowi, ani całej planecie, jeżeli chodzi o bilans emisji dwutlenku węgla. Razem opowiada się za tym, żeby zmienić polski miks energetyczny. Chcemy, żeby opierał się na dwóch fundamentach. Po pierwsze, energetyce jądrowej, która będzie stanowić stałą, stabilną bazę systemu. I po drugie, na energetyce odnawialnej, która jest bardzo fajna, którą można łatwo skalować, ale która ma swoje defekty i tą bazą systemu być w oczywisty sposób nie może. W przyszłości, jeżeli zbudujemy taki miks energetyczny, będziemy mieli czystą energię. Energię, którą będzie można zasilać transport elektryczny bez obaw o to, że w rzeczywistości pchamy do atmosfery kolejne megatony dwutlenku węgla. Ale dopiero wtedy i dopiero w tym momencie z naszej polskiej perspektywy przejście na samochody elektryczne będzie miało klimatyczny sens. Są też wyzwania technologiczne. Auta elektryczne to nie jest nowa technologia. Tak naprawdę istnieje już od ponad wieku. Problem w tym, że kluczową częścią tych aut są akumulatory. Te akumulatory, tak jak je produkujemy dzisiaj, niezbyt dobrze nadają się do recyklingu. Surowce, które do ich produkcji wykorzystujemy, są dosyć niebezpieczne, bardzo trudno je wydobywać i są szkodliwe, kiedy przedostaną się do środowiska. No i wreszcie pozostaje cichy problem wyzysku krajów globalnego południa, w których są wydobywane te pierwiastki, te elementy, które są potrzebne do produkcji tych ogniw elektrycznych. To oczywiście nie oznacza, że naukowcy nie pracują nad tym, żeby to zmienić. Pracują dosyć intensywnie, te prace są zachęcające i w perspektywie kilku lat będziemy pewnie przechodzić z obecnych akumulatorów, z obecnych ogniw na te nowsze, bardziej ekologiczne, lepsze dla środowiska technologie. Ale to trzeba uczciwie powiedzieć. To nie wydarzy się w tym ani w przyszłym roku. To wydarzy się raczej za te 10 lat, mniej więcej wtedy, kiedy Parlament Europejski przewiduje porządek wygaszania transportu opartego na paliwach kopalnych. Ale są rzeczy, które możemy zrobić już dziś, już teraz, w tych realiach technologicznych, które mamy dostępne. To zwiększenie nakładów na transport publiczny. Na transport zbiorowy. Transport zbiorowy co do zasady jest ekologiczny, bo na przewiezienie jednej osoby zużywa mniej energii, generuje mniej spalin, mniej dwutlenku węgla. Niestety my w Polsce przez ostatnie dekady zamiast rozbudowywać transport publiczny, żeśmy go zwijali. Likwidowano połączenia autobusowe, likwidowano linie kolejowe. Wiele miast w Polsce jest dzisiaj realnie odciętych od normalnej, regularnej sieci transportu publicznego. To trzeba zmienić i to trzeba nadrobić tu i teraz, jak najszybciej. To jest najbardziej ekologiczna rzecz, praktyczna rzecz, którą możemy zrobić w ciągu najbliższych kilku lat. Świat będzie szedł w stronę transportu elektrycznego, to oczywiste, nie ma co do tego wątpliwości. My nie możemy zostać skansenem, który działa według starych zasad. Tak się po prostu nie da funkcjonować we współczesnej gospodarce. Ale do tego, co robimy, żeby zmniejszyć emisję CO2, powinniśmy podchodzić rozsądnie. I zamiast opowiadać bajki o milionie samochodów elektrycznych, które kończą się tak, że pan premier kupuje chińskiego gotowca i będzie udawać, że go produkujemy w Polsce, chociaż tak naprawdę wcale go w Polsce nie produkujemy,
zamiast takich PR-owych bajek, powinniśmy skupić te środki, które mamy, te pieniądze, które mamy, na tym, co realnie możemy zrobić już dzisiaj. To znaczy na tym, żeby autobus dojeżdżał do każdej gminy sołeckiej. Na tym, żeby otworzyć połączenia kolejowe do tych miast, dużych miast często, które tych połączeń kolejowych nie mają. Na tym, żeby zintegrować ze sobą różne formy transportu publicznego. Autobusy, tramwaje i kolej. Na tym wreszcie, żeby ta kolej jeździła regularnie i żeby ludzie mogli z poczuciem bezpieczeństwa decydować się na to, żeby dojeżdżać do pracy i z pracy koleją, zamiast koniecznie inwestować w własny samochód. Niezależnie od tego, czy to byłby samochód elektryczny czy spalinowy, bo drogi mają ograniczoną pojemność. Nasz system komunikacyjny ma ograniczoną pojemność, więc jeśli nie chcemy, żeby pół Polski stało w korkach, niezależnie od tego, czy są to korki samochodów spalinowych czy elektrycznych, to musimy wydać dużo więcej niż dotąd na inwestycje w transport publiczny.